Witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Dzień dobry, jestem ja. Dzień dobry, kurde, ale ty możesz zapłon na tych odcinkach, ostatnio ja nie mam pytań. Jesteśmy sobie na polskiej Bo wsi. ten, bo sobie mi muszę przełknąć. Dobra, jesteśmy na polskiej wsi, Miki zapinaj tam po wapniarę do sąsiada, a ja wam pokażę nowe nabytki, wymienione. Dogadałem się Klimanem czy zatorem? Zatorem mieć. Trochę wolniejszy, ale będzie ładniej wyglądał chyba. Z dealerem się dogadałem i wymienił nam ten puk Salforda na Kvernelanda trochę za dopłatą i talerzówkę Kvernelanda za Zmaja używanego, a tamtego Kvernelanda zwróciłem, no. I tak to se tutaj stoi na razie. Tam jedno pole poza odcinkiem było ino wykaszane. Miki, jak przyjedziesz, to ja ci wapna nasypię, dobrze? Oczywiście. Dobrze. Ogólnie na słomę ciąć, czy Miki na sieczkę ten łowiec? Słomę mieliśmy ciąć, nie? No dobra, włącz pokos słomy. Ogólnie to tam na ostatnim odcinku mówiłem, że nam rzepak został do wykoszenia, to mi się pomyliła tam pszenica. Jadą świry. Karetka. Matko Szybka na boska. pewno. Ale głośno. Dobra, lecimy ogólnie bizodem. Pierwszy odcinek taki z bizonem, można powiedzieć. Potem jeszcze chuj jarmanem sobie dolecę z przyczepą. A Miki se wapno rozwiezie od sąsiada wapniarką. My tu z sąsiadami trzeba dobrze żyć, wam powiem, bo się nie ma wszystkiego sprzętu swojego, to trzeba się po sąsiadach ratować. No. Jest taki sąsiad, ale ze sąsiedniej wsi jakby. No, ze wsi, bo my tu mieszkamy na przedwsiach. Na przedmieściu, tak jakby przed wsią. No. On tak bardziej w centrum, tam jeszcze handluje jałówkami i w ogóle krowami. Mówił, żebyśmy sobie oborę wystawili, albo chlewnie, i mówi, że po taniości by nam jakieś dobre sztuki podsyłał. Ale my tak się pomału dopiero do tego przymierzamy, bo ziemi jeszcze za dużo nie ma, co prawda, i to widać, jak to jest. No, w następnym odcinku może jakieś siewy rzepaku się ogarnie, a w tym odcinku, jak Miki będzie siał wapno, to ja se potem stależuję. I Miki, jak przyjedziesz, to możesz... To on ma tutaj małe to podwórko, ja pitole. No, New Hollanda, tę szóstkę, tam kurde, 120 koni chyba. Najmniejsza jaka była, ale już... Mówi, te piątki nie biorę, albo ta szóstka lepsza, bo na testy miał te dwa egzemplarze. Aż mu dali dwa. Tutaj kurde, u nas na wsi to tak dobrze ci dealery nas traktują, że masakra. Aż my nowego ciągnika nie braliśmy. Człowieku. Ale nowe sprzęty braliśmy właśnie do młodego rolnika, tam Hardy, to ani tu, bo tu jest u nas dwóch dealerów i tak konkurują o klienta, nie? Ten akurat. Ten co brał Fenda, to Manitou handluje, a co ten co brał Fenda, to tamten sam handluje Manitou też. I Hardim, a tam gdzie braliśmy Kvernelanda, talerzówkę i mieliśmy to, wjechałem. To on handluje New Hollandami używanymi i używanymi maszynami. Od niego mamy jeszcze Hurlimana właśnie, tego faceta, i Strongmankę przyczepkę. No i Sigma jeszcze mamy, Suborynę. No. Ty, ale ten owiec nawet daje, no. Ogólnie owiec to tu właśnie do tego, tego właśnie, ej właśnie, ty ten, tam go widziałeś gdzieś? Bro. No tego ten od tam co brałeś wapniarkę? Siedział tam na ławce, tam wcześniej i... Aha, no, dobra, ja już tu manitę odpalam i będziemy ładować wapno. Za stodołem tu 130. Mam mi iść podpiąć, pomóc podpiąć, ale mówię, nie dam sobie rady. No, a ten, to mam jakby... jechać? Tu za stodołem stoi. No, to chyba pan Tomek na pewno mi się wydawało. Nie ma go w domu. A to mi się źle wydawało, dobra, nie wiem, no. Dobra. Co? A pan Piotr na pełnej. No ła, jezdy. Tatuś tu wpadł. Jezdy Piotr na pełnej tam. Ty, ale widlakiem w realu to się lepiej ładuje. No, leci. Weź no kliknij R. Leci. Leci, nie leci, jak to pani Wodarczyk by powiedziała. Gdzie to, co? Leci, nie leci. Dobra. Lecimy na pełnej. Ogólnie... A dużo. My tu uprzywilejowani tacy, bo... Jak się ten tempomat zeruje? Jak zeruje? Powoli biegać. Zero, dobra, shift 1, nie? Shift 0. Zero jeszcze, dobra. Shift 0.
Ja tam na shift 2 cały czas. No ogólnie my tu uprzywilejowani, bo załatwiliśmy sobie wapno w Big Bagach. To jest normalne, żebyście nie myśleli, że to granulowane. Dobra, czekaj to. Kurde, niestety to R musisz tam klikać, nie? Dobra, git. No, pierwszą wapniarkę to ci załaduję, a drugą to sobie będziesz sam się potem męczył. No tutaj takie urozmaicenie małe na początek. Ogólnie tam wbiliście 79 łapek. A 70 miało, żebyśmy nagrać kolejny odcinek ogólnie, ale ten, miałem oprowadzenie. Jeszcze zrobi to jeszcze oprowadzenie teraz robię w międzyczasie. Bo mi się teraz przypomniało. No to jak ktoś dotrwał do dalszego momentu, to będzie wiedział, że oprowadzenie jest. Ale ty, w pierwszy raz się spotkałem, że w Widlaku są kurde lusterka, nie? Bo w twoim nie ma, to wiesz. Nie no, ja przecież... Taki Widlak drogowy. Ja na tylu Widlakach już pracowałem, to pierwszy raz widzę. Może... No 10 może Widlakami jeździłem. No widzisz? No. Nie zwróciłeś uwagi po prostu. No, albo ten. Nie było, bo te lusterka jednak wychodzą trochę, nie? No, bo u wuja mam ani tu, co tam ten co ma sady, to ten, no. To też mam ani tu Widlaka. To też jeździłem, ale chyba nie ma lusterek. Ale inny trochę model niż ten. Czyli są papniarkę. Tam Big Bugiem to wisz. Jak Big Bugiem to jakbyś nie przerysał. Ale ramka jest, nie? No tam ta ramka to taka euroramka. Tata przyszedł, czy ziemia nie przymarzła w łyżce, bo ten, żeby, czy tam się nie przykleiła, ja mówię, trochę się przykleiła, ale tam cząsłem, żeby wyleciała, więc chyba się nie przymarznie. Zaraz, potem pójdę sobie, zobaczę tam jeszcze. No, ogólnie ludzie niedługo vloga jakiegoś wam nagram. Może z Mikim nawet. Kiedy? Nie wiem, w sobotę albo w piątek. Nie mam czasu, a w piątek to już coś, to o 12 to ja już jestem gesund. Gdzie? Ja wracam ten, mamy wigilię klasową, nie? Aha, to będzie śmiesznie, chociaż... No, to jest tam wigilię. Dobra, no to przyjdę jeszcze. No, tylko żebyś chociaż ten, na szpadlu się utrzymał. No bez... Na czym? Na szpadlu. No bez przesady, no człowieku. Co? Bo tam do New Hollanda sąsiada się aż taką z wrażenia? Dobra. Oprowadzenie będzie potem, jak sobie poprzyczepę, kurde. Na dziot, ej, weszło na tyłu 9 tun, wiesz jak prowadzę tego? No się dziwisz. Tułowiec, nie wiem czemu tak nam przymiedzy trochę nam ten owiec. Tak powypalało, nie wiem. Ale... Weź tu wytnij tego, ten koło kwadrata tutaj zaraz. Ale nie, no ty po co? Ty tam se ten, ty tam... Bo ja się będę jeździł na skuśkę. Aha, to ty tam gdzie ciąłeś, ty tam jedź, nie? Tutaj po tej pszenicy tu wapno. Chyba starczy, ale zobaczymy. Jak nie starczy, to się domówi. Wapniarkę mu powiesz, oddać, żeby nie było, daleko nie ma. I się spytaj, ile tego owca chce. Czy całą tą przyczepę 8-tonową, czy mniej? Bo tam... Powiedz, że może na skup pojedziemy potem, nie? Powiedz, że nawet nie wiesz, czy będzie czy z przyczep będzie wysypywany, czy po prostu na skup się pojedzie, bo pojedzie. Leci jak z dupy normalnie. Ja. Ale Zetorek chyba ładnie się prezentuje z tą wapniarą, nie? No tak nawet. No. Ty jeszcze od niego... Wapniarka ma prawie takie same koła jak Zetor, no ale mniejsza. No się dziwisz. Ale ten, jeszcze od niego będzie trzeba wziąć, od niego o prasę się spytać, czy on przyjedzie sprasować? Czy my mamy wziąć jego prasę, czy weźmie... No bo on przyjechał tym New Hollandem, nie? Bo to wiesz, nowe to musi dotrzeć jeszcze. No. To on przyjedzie, spytaj się tam po ile. Czy przyjechał sprasować i czy chce jeszcze słomy w tym roku, bo on tam kurde. No powiem podwójnie. Biorę 3 przejazdy od Bizona tym się przyraczem. No boż. Bo ten. On tam podwórko ma ludzie małe, ale kurde tego dziadostwa to ja to tam nie wiem, gdzie on to mieści. Gdzie on to chowo. W oborze ma. No ale ta obora to też nie jest za duża. No, świnia to tam chleby są tam 10 sztuk. I to wszystko. Ma... też chyba nie Holanda, nie? Wszystko maciory. No, nie Holanda. Ale my to sobie Widlakiem pozbieramy. Widlak tam ma duże opony, nie są łyse, więc to można jeszcze w miarę pozbierać. Moim byś nie ma żadnych takich górek piasku, to tam. No, moim Widlakiem byś nie wyzbierał. Aż ty, w życiu, nie? Chyba w tym w tym roku co teraz był takim suchym, może by poszło. Dobra, a teraz na mrozie to by poszło. O Boże!
By się zostawiło baloty, tym by się poprzykrywało. Borałoby się w koło. No. No bo już jest takie przejechane, takie ten, talerzówkę testowałeś? Jo, bo ten, bo opuściłem sklepy i mówię, kurde, talerze się nie kręcą, nie? No dobra, trzeba pojechać zobaczyć. Jeszcze tu trochę gnoju mamy. Ty, jeszcze się trzeba spytać, czy gnoju nie będzie chciał dać. Może. I to będzie good idea, bo trochę tutaj mamy tyle, o ile. Ja bym pojechał. Tyle. Sorry, ile. Na skuśkę polecę, nie? Przez łąkę. Jaką łąkę? No łąki nie mamy. To jest tego, tam od Fenda tego. To mu trochę zbija. No. Gdzie lepiej się ukorzeni. To nieźle. Janek, co ty się tam marszego nauczyłeś? Bo w zeszłym roku Mikołaj mówi, jak tam w śniegu orali niektórzy, mówi, o, w śniegu orają, fajnie to wygląda. Mówi, ku, chyba ich popoła. tak było, tylko może mniej tak, wyda. Tak. No, śnieg to śnieg, no woda, nie? Zatrzymujesz wodę w sumie. I ten, i on mówi, że nie, tak się nie powinno, a w tym roku ja mówię, jechałem tam obejrzeć coś i ten... I ja mówię, o kurde, jeszcze w śniegu orają. On mówi, no co z tego bardzo tym, że... Mówię, ale w zeszłym roku to ty mnie mówisz, że pojebani są, że orzą w śniegu. Mówi, ale marszewie ja się nauczyłem. Ja mówię, a marszew bawi uczy, no. A jak nie, jak tak, człowieku? Normalnie. Pójdziesz, to będą twoje najlepsze lata, zależy z kim będzie miał po polski. O Boże. Tak, ale ogólnie to ja w złą stronę jeździłem, bo dziób mamy po prawej, a jeździłem dziobem do zewnątrz, tak jakby. A to tam, na to nie patrz. No a teraz, do której się obróciłem, to tam będę jeździł tak dookoła. No i rurem do środka jeszcze jeździłem, no to już zupełnie. Trzeba się nazywać Michał P. Dobra. Włączymy za chudy. Niestety, kurde, chudy podołam na razie ludzie, bo w konsoli takie wyłączane, bo nie ma żadnego hudhidera ani w tych rzeczy, więc trzeba sobie jakoś radzić. No co prawda to w konsoli dobre, bo tego kółka nie ma, tego wiecie, takiego. O, tego celownika, tak jakby. Ty, ale ładnie nakrętki tu są wymodelowane koło ten, koło kierownicy. W Bizonie takie, kurde, chromowane, piękne. Tak teraz patrzę na to. I tak, kurde, zamiast w header to patrzę na ten. Kosa to się świeci jak psu jajca. Dobra. Ogólnie Miki temu ten. No bo potem ci powiem. Nie ma co tam. Dobra. Zdjęcie cyknięte. Przyszedłem, ale jeszcze oprowadzenie mam zrobione. Teraz to będzie wiadomo, kto doczekał do końca odcinka. Czy do końca, do połowy jakoś. Chyba to my mamy minutę i no. 12. To kto teraz dotrwał do tego momentu, może w komentarzu napisać hashtag oprowadzenie i będzie git. Ogólnie. Czekajcie, shift 0. Unia Poznaniak 3 metrowa, Rabe Werk, ten brona wirnikowa, tutaj HW80 przyczepa, Hurliman Turbo H488 Drive Power Prestige, 90 koni, tutaj obciążnik 700 kg, tu Strad ma przyczepa 8-tonowa i tutaj SIP ma RN1000 Boryna, Widlang Manitou Zetor 12045, bredalka nie nasza. Tutaj jest George Agrostar 661 i obciążnik też 700 kg, talerzówka z Maja, Kvernland AB85, Rabewerk, kultywator ścierniskowy, czyli Gruber i Hardy Mega 2200. Opryskiwacz Michi, zresztą ma jakiś problem z widlakiem, bo się nie odzywa. No, ale my lecimy sobie. Żaden problem. Co? Żaden problem, musiałem po prostu tam coś. No wiem, się śmieję. Znaczy wiem, no wiem, ale nie wiem. A ten... Ogólnie Hurlimanek fajny zestaw z tą strachmanką w miarę. Ale ten Strandman, ten Hurliman to jak na wolnych obrotach to ma taki dźwięk, jakby miał zaraz gasnąć, kurde. Przed nim chyba nie jechałem. Nie? Tyle lat. Okej, okay, cały czas zetorem, Deutsche jeździłem, a później zetorem. Mhm. Ten, to coraz mniejszy jeździsz. A, no a teraz z tym, Manitou. No, bo zetor mniejszy jest niż Deutsche. A Deutsche na razie odpoczywa.
Normalnie ogień w bizonie. Dobra, ogień. Rurka niech to będzie otwarta. A my ogień. Ciśniemy dalej z owsem. No jest owsa to słoma, będzie git. Normalnie tak o. Rozbieramy się w stodołę, wsadzi. Niech to leży. Będzie się stodoła lepiej paliła, jak też podpali. Tak jak tu u nas parę lat temu się paliła stodoła pełna słomy, wypełniona aż po brzegi. Ile to miki lat może być? Chyba 4. No, coś takiego. I ta stodoła do dzisiaj stoi spalona. Kurde, a to taka wielka stodoła, ja wam nie. Bo jest konserwator zabytków na tym, nie? Aha. Stodoła jako zabytek, o nie, najgorzej. No przecież ta stodoła to jest stara jak nie wiem. No, bo to jeszcze taka widać kamienie. A ten ogólnie tam, ten Nowy Świat chyba? Oni mają takiego starego John Deere'a 7, 8, 8, coś tam? No tak. W kwadratowej masce i te Ursusy, Zetory to jest ich, nie? No, Nowy Świat, nie? No. I te przyczepy takie fajne, są takie czerwone, zielone, żółte. No, 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 no. No, no to dzisiaj wozili od kogoś, kurde, ten, pomidory. Krzaki. Pomidory? Krzaki, nie? A. Nie wiem, czy to oni na pole będą rozwozić, czy ja? Może oni mieli u siebie pomidory gdzieś. No nie wiem, bo... Czemu może by? Bo woziła 1224 z dwoma przyczepami i ten John Deere z dwoma przyczepami też. Ten John Deere stary, kurde, poniżej 2000 roku już. Nie lokomotywa, tylko trochę nowszy. Nowszy jak lokomotywa, starszy jak pana Mirka, nie? A. Taki jakiś ten... Taki po środku. No, ale nie, na pewno dlatego kupili, bo żeby wiedzieć ten. Czyli pewno bali elektryki, no już tutaj w tym, co nagrywam, no to już jest też dużo elektryki nawalone. A 2003 rocznik. Bo u mnie w tym nie będę tu mówił czym. To ten, też 2-3 rocznik, ale o wiele mniej już elektryki niż tam w John Deere na przykład, nie? To wie, zależy też od firmy w sumie, nie? No ale... I też od potrzeb. No, bo na przykład w John Deere jest radio, a tu nie ma radio. Ale ogrzewanie daje fist tutaj u mnie, nie? Ale no amerykańskie. Wie, bo to tam... To i to jest amerykańskie. No, choć fabryki z Niemczech chyba pochodzi to moje. Bo po niemiecku jest tabliczka, ale ogólnie ta firma, wczoraj właśnie sprawdzałem, to amerykańska jest. Myślę, że niemieckie to jest. Więc grubo. Dobra, ogień, normalnie. A może się przetnę, nie takie wąskie pole, ale się przetnę, to jakoś lepiej mi tak się ubywa potem. Ty tego wapna chyba akurat starczy, nie? No możliwe. No i git. Co zdjęcie czas nie masne. Dobra, git. Jak żeby się to tak jakoś w miarę równo przeciąć teraz. Dobra, będziemy skręcać trochę kołami. Trochę w prawo, trochę w lewo. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają. Normalnie Zenek Martyniu na pełnej. Ogólnie jakby ktoś tu ten wyzywał, że ten bizon jest jakiś idź ku się zabij, kurwa, na czym ty grasz, ja. Innego bizona nie ma do 19, już jest lepszy ten niż oryginalny, bo oryginalny nie wiem czy wiecie, albo czy jeszcze ten błąd nie został naprawiony, ale ma koło, na prawe koło ma wysunięte metr w bok, więc tak średnio bym powiedział. No, tak, bynajmniej tak miało, a nie wiem, czy jeszcze ma. Więc lepsze to niż oryginalny, jeszcze bardziej zjebany. Bo, no, plandekę zostawiliśmy, jak sieczkarnię zakładaliśmy, żeby ten, żeby się po boku tak nie kurzyło. No. I ten. No, tak serio, to może autor jakiś błąd popełnił, no, ale lepszy rydz niż nic, nie? Fajnie, że jest sieczkarnia, chociaż jest jeszcze taka fajna, duża, niebieska. Że lepsza ta, mi ta sieszkarnia o wiele bardziej się podoba niż ta, ten, niż ta starsza, że tak powiem. Miki, a tobie która się bardziej podoba, ta czy ta stara waka jakby? Ta, no ale ta stara też ma coś jakiś tam. Też jest spoko ta stara, nie? Ale ten, ta jakoś lepsza. Ty, ten rozdzielacz ładny tak jakby zboże wykrzywia. Tak wiesz, przechyla trochę. To jest rozdzielacz, nie? No wiem, no ale to widać, nie? Że przechyla. Ale się równo przeciąłem, napierdziałem.
Normalnie idealnie na ten, na trzy headery się przecięło. Teraz, no, to jak się przetnę to rozdzielaczem, to rozdzielaczem lepiej to idzie, bo z jednej strony rozdziela, ale tak to jak z dwóch, to już można by było się jeździć jak chce. Ale ponoć nawet bez rozdzielacza się dobrze pnie, więc nie wiem, bo tutaj właśnie Wiesiu, z którym pozdrawiam, choć na pewno i tak nie ogląda, z którym jeździłem w tym roku, to mówi, że bez ten, ja mówię, czemu rozdzielacz nie ten, bo się kusi, nie mówię, no. No, nie wiem, bo 2 lata temu na przykład tu w kółku u nas rolniczym w Kowalewie to był rozdzielacz mamy założony jeden. Nie wiem czemu nie był. Może aby jeden jest, więc pewnie. Boże Miki, co ty tam za dźwięki budowe wydajesz? Takie dźwięki. Nie takie. Ultra dźwięki. Nie no tak, kurde. Marką, szmarką. Aaa, to tak właśnie to tak brzmiało. Katar. Ej, ty tam już nasypałeś tego wapna? Co jedź rozwój jak chcesz. No właśnie chcę. Na starcie tyle ja nasypałem. Weź nasyp do pełna najlepiej. Nie, bo zostanie. O Boże. Dobra, tak masz. Ja temu złodziejowi nie dam. To się spuści, talerze się rozmontuje i dzida. No, to ty potem opojedziesz oddać, bo ty wziąłeś i ten, spytasz się ile owca chce, a ja zobaczę ile jeszcze jest, kurde, ten. Ile jeszcze tak czasu jest, ale coś czuję, że będzie trzeba kończyć, bo jak oprowadzenie robiłem, to była 12 minuta, więc teraz może być coś koło 20. A teraz pewnie będzie gdzieś, nie wiem, 20 któraś. Możliwe. Ale takie długie odcinki chyba lepiej oglądane, bo łapeczek ładnie wbite, a wyświetleń, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aczkolwiek, jak tam by ktoś dostał, to bym był bardzo wdzięczny i subikał. No, ogólnie o łapkach chyba nie mówiłem w tym odcinku, więc tam jak ktoś jest zalogowany, to niech łapkę w górę zostawi, a jak nie jest zalogowany, to niech się zaloguje i łapkę w górę zostawi. A jak ktoś nowy... Tak jak się nie jest zalogowany, to ten to nie idzie? Nie, musisz mieć konto. Tak jakby. A jak ktoś nie subskrybuje, a oczekuje więcej odcinków tu z Farminga 19, może jakichś innych gier jeszcze kiedyś zobaczymy. Ale tak jakoś ten farming chyba najlepiej tu się przyjmuje na tym kanale, więc... Więc farming, no to subika też może szczelić i w komentarzu możecie coś napisać, coś ciekawego, jakieś propozycje na następny odcinek, co my tu możemy porobić i będzie git. Ten ogienek jak mordę szczelił chyba wystarczy. Jeszcze zostanie! No to te big bugi. W sumie, ej, one są wodoszczelne, bo ty byłeś przy odbiorze, czy nie? O, bo one mają pod spodem są takie ten. Ale od góry. Nie mają. Bo ten, bo nie one mam. Całe są takie jakby folią. A, no to ten, to może sobie na dworze stać. Może stać. No. U nich myślisz, że gdzie stało? W hali? Nie wiem nawet, ja tam nie byłem. Przywieźli, kurde, ten takiego, ten... Był tym był takim tym z Hadesem, był tym małym takim tym, nie? O małym, takim no. No, ale kurde, to coś większego. Pewno napakowany, dobra. Ludzie, będziemy dziękować za oglądanie. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to jestem bardzo wdzięczny. No i trzymajcie się do kolejnych odcineczków. Strzałeczka, na razie, cześć.